kim byliśmy, o tym nie warto mówić. Kim jesteśmy, czasami lepiej też nie mówić. Kim możemy być w Chrystusie Jezusie, o tym warto mówić. Ponieważ to, co do czego Bóg podjął się nas doprowadzić, przerasta nas i nasz sposób pojmowania, co On chce zrobić. Ponieważ to już nie jesteśmy my, tylko On, zupełnie. To jest właśnie cały bój Boga o nas, żebyśmy uwierzyli Jemu, Jego zamysłowi. Pamiętacie, kiedy stwarzał człowieka z prochu ziemi, już powiedział: stwórzmy człowieka na nasz obraz. Czy taki człowiek chodzący fizycznie po ziemi to jest chodzący obraz Boga? O czym myślał Bóg, kiedy mówił te słowa? Oczywiście Bóg widzi, Bóg słyszy, ten, który stworzył uszy. Przecież słyszy, ten, który stworzył oczy, przecież widzi. Ale czy nasze fizyczne oczy są w stanie aż tam zajrzeć? Widzieć, jak On widzi? Czy nasze uszy są w stanie słyszeć to, co On słyszy? Czy nasze nogi są w stanie tak się poruszać, jak On się porusza? Jesteśmy ograniczeni w tym ciele. Ale Bóg stworzył nas na swój obraz. To Jego słowo i Jego prawdziwy plan, Jego prawdziwy zamysł. Stąd doświadczenie człowieka, Adama i Ewy, upadek ludzkości. Stąd przychodzi Chrystus już przed założeniem świata, przeznaczony na to, aby przywrócić chwałę, a nawet więcej, aby Jego chwała mogła zamieszkać w nas, w Tobie i we mnie. Wiecie, człowiek będzie się sprzeczał dopóty o swoją pozycję, dopóki nie zrozumie Boga. Jak człowiek zrozumie Boga, to człowiek już pozostaje mu tylko w westchnieniach i w wielkim podziwie stawać przed Bogiem, poddając się Jemu. Człowiek, dopóki nie rozumie, wydaje się człowiekowi, że człowiek jakoś to zrobi, jakoś to zrealizuje, jakoś sobie z tym poradzi. Widzimy, co ludzie robią. Pan Jezus tego by nie zrobił. Ludziom się wydaje, że on już dużo robił, a Pan Jezus tego by nie zrobił. Pan Jezus zawsze był prawdziwy. Zawsze był tam, gdzie chciał go mieć Ojciec. I nigdy nie patrzył na swoje zmęczenie ciała. To nie był żaden bodziec, który miałby go zatrzymać w służbie. Wielu ludzi wierzących patrzy na swoje zmęczenie i od tego decyzja zapada, co dalej. Mówiliśmy już nie raz, kiedy kolejną noc, 315, dziecko w nocy budzi się i płacze. To 315 noc. Matka wstaje, przewija, karmi, otula to dziecko i przyprowadza je do snu. Spróbujcie co noc bez tego bodźca wstawać, pochodzić po domu, coś poprzerobić, coś zrobić. Zobaczycie, czy wam się będzie chciało. Musi być bodziec. Musi być coś, co pociąga człowieka i powoduje, że tak się dzieje. Ludzie mówią, do pracy to ja umiem wstać. Nawet wcześniej, ale jak trzeba z Bożymi sprawami mam wolne, to jakoś dziwnie po prostu przesypiam. Więc praca jest na godzinę, a dla Boga nie trzeba na godzinę, do Boga można, kiedy się chce. Ale Słowo Boże mówi, że serce łaknące Boga już z poranku wzywa Go. Już z poranku Go woła. Już jest szczęśliwe, że może myśleć o tym, który jest w górze. Musi być bodziec. Święty bodziec. I ten bodziec przyszedł w Chrystusie Jezusie, do mnie i do Ciebie, prosto z nieba. Święte zachęcenie, święte poruszenie, święte wezwanie. Nieraz Boży ludzie mówią, w nocy Bóg mnie obudził do służby. Czy w dzień, czy w nocy należymy do Boga. Jego jesteśmy. Jesteśmy Jego własnością. On ćwiczy swoich umiłowanych. W Ewangelii Mateusza w 11 rozdziale czytamy od 27 wiersza. Wszystko zostało mi przekazane przez Ojca mego i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec. I nikt,
nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani, obciążeni, a ja wam dam odpocząć. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie odpoczynek dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie. Co to za słowa? Wielu ludzi raczej jarzmo Chrystusowe łączy z ciężarem, łączy z utrapieniem, łączy z poświęceniem, z lekkością, z przyjemnością. Gdyby Jezus tu napisał, no, ale pokażecie przez to swoje poświęcenie dla mnie, bo ono jest ciężkie i trudne, ale wy będziecie je dźwigać. Nie, zupełnie nie. Mówi, że jest lekkie i przyjemne. Dlaczego lekkie i przyjemne? Dlatego, że my chcemy tego. To jest święte, czyste pragnienie, które dostaliśmy w Jezusie Chrystusie. Nam to sprawia przyjemność chodzić z Nim, należeć do Niego. Poznawać Go, uczyć się Go. A więc w tym momencie Jezus mówi, Chrystus, pójdźcie do mnie wszyscy. I to jest ważne, nikt nie zna Syna, tylko Ojciec. I nikt nie zna Ojca, tylko Syn. I ten, komu Syn zechce objawić. My Syna nie jesteśmy w stanie poznać. Czytamy o Nim, ale nie, jak wielu ludzi poznało Syna, jak wielu ludzi rozkochało się w tym Synu, a jak wielu ludzi Syna chce użyć dla swoich interesów, dla swoich spraw, dla powodzenia w pracy, dla powodzenia w małżeństwie, dla powodzenia w jedzeniu, dla powodzenia w piciu, dla powodzenia w zdrowiu. Tego Jezusa chcą użyć dla siebie. Zapominając o tym, że jest odwrócona sytuacja, że to On chce nas użyć dla siebie. Nawet chorych. On nie potrzebuje, żebyśmy byli zdrowi, żebyśmy Mu służyli. On nie potrzebuje siły fizycznego człowieka, żeby Mu służyć. On potrzebuje czystego serca, żeby Mu służyć. Radości, że można z Nim być. I dlatego On dociera do nas i chce, żebyśmy wszyscy byli tacy, poddani Jemu, szczęśliwi, wdzięczni. Stąd widzimy, jak Pan porusza serce nasze, jak sprawia w nas chcenie, aby być, aby spotkać się, aby poznać Pana, żeby doznać jeszcze bardziej, kim On jest. Weźcie na siebie. Ile możesz opowiedzieć o jarzmie Chrystusowym, o chodzeniu z Nim? Ile skosztowałeś, czy skosztowałaś, co to znaczy chodzić w jarzmie? Czy człowiek musi filozofować na ten temat, czy powinien znać, co tu jest napisane? Znać. Z osobistego, świętego doświadczenia znać. Poznać Pana, poznać Ojca. Doznać, co to znaczy chodzić razem z Jezusem. To jest właśnie potrzebne. Nieustannie w Kościele, każdemu, który trwa i każdemu, który się nawraca, poznać Pana, poznać, kim On jest. Wtedy człowieka już nie trzeba zachęcać do tego, żeby człowiek zostawił wszystko, co wziął z grzechem. Człowiek rzuci to, tak jak śmierdzące coś, coś ohydne, bo przyjemność bycia z Panem jest tak cenna, że człowiek zobaczy, że to przeszkadza mieć społeczność z Panem. Wielu ludzi ciągnie za sobą te stare swoje grzeszne pomysły i myślą sobie, że no to ja jeszcze muszę długo, ja muszę to strawić, ja muszę to przetrawić. Traw sobie ile chcesz, będziesz trawić i nigdy tego nie przetrawisz. Jak nie widzisz Pana, to zawsze będzie ci szkoda tego grzechu, tego zła, tej twojej przyjemności, twojego pokazu. Dla mnie i dla Ciebie jest to bardzo ważne. Słyszeliśmy to z poranka. Będziemy mieli to na zakończenie. Pierwszy list Jana. 4:7. Umiłowani, miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga. I każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga. Co ten jeden urywek znaczy dla mnie i dla Ciebie? Jeśli nie będziemy mieli tego, mówiliśmy też niedawno o tym, jeśli nie będziemy mieli miłości, to będzie to świadectwem, że chcemy służyć Bogu na sucho.
Bóg mówi, miłości chce, nie ofiary. A jak go pokochać? Jest Duch Święty, który wprowadza miłość. A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który jest nam dany. A więc jeżeli człowiek chce służyć Bogu bez miłości, ale nie swojej, tylko Bożej miłości, nie da rady. To nie jest służba literalna, to nie jest służba, bo ja wiem. To jest służba, bo ja miłuję. Miłość jest cechą sługi. Bóg jest miłością, a więc miłość zdradza miłość. Wielu ludzi wydaje się, że są ubrani, świetni, chrześcijanie, chrześcijanki, a bardzo często są nadzy, goli. Nawet nie widzą, że brakuje im miłości, że żyją bez miłości, że nadal ich serce jest suche, puste. Niewiele mają zadowolenia z naśladowania Chrystusa. Ale Słowo Boże jest po to, żeby zobaczywszy to, zobaczyć swoją upadłość i wiedzieć, że Bóg nie po to daje Słowo, żeby powalić człowieka, ale zachęcić człowieka, żeby człowiek chciał to mieć, co tu jest napisane. Żeby człowiek chciał miłować. Można powiedzieć, że bez miłości jesteśmy naczyniem, w które cokolwiek włożysz, to i tak będzie, przeleci przez nas. Miłość zatrzyma to, co daje Bóg. Czy miłujesz? Pamiętacie, jak przyszedł ten człowiek do Pana Jezusa, a które przykazanie jest największe? I Pan Jezus mówi, pamiętaj Izraelu, Bóg jest jeden. Będziesz wtedy miłował Boga swego, z całego serca swego, z całej duszy swojej, z całej siły swojej i z całej myśli swojej. A drugie jest takie, a bliźniego swego, jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy. Jeśli to czynić będziesz, jesteś uratowany, jesteś uratowana. Czy potrzebujesz miłości, czy potrzebujesz doświadczać, że jesteś dzieckiem miłości? Rozumiecie, ludzie w świecie rodzą dzieci i grzech rodzi grzech. Rodzą się grzesznicy, bo grzesznicy żyją w ciele. Ale Bóg mówi o innym urodzeniu, o swoim urodzeniu. A Bóg jest miłością. Dlatego Jezus powiedział, jeśli się nie narodzisz na nowo, nawet nie ujrzysz Królestwa Bożego. A co dopiero do Niego wejdziesz? Bez miłości nie ma jak wejść do tego Królestwa. Ludzie żyją bez miłości. Wydaje im się, że mają jakieś miłości, ale prawdziwa miłość to Bóg i Jego Syn Jezus Chrystus. Czy potrzebujesz miłości? Czy potrzebujesz wiedzy? Paweł mówi, wiedza nadyma, miłość buduje. Potrzebujesz kogo? Miłości potrzebujesz? Czy potrzebujesz samozadowolenia? Samo. Jeśli miłujesz Pana, to chcesz Jemu się podobać. Jak Go nie miłujesz, to jeszcze myślisz, żeby się jeszcze światu podobać. I mieszasz pojęcia. I światu, i Panu. Ale kiedy już miłość napełnia, to człowiek już myśli o jednym. Nie żyje dla siebie ani dla świata, ale dla Ciebie, Panie. Abyś Ty był uwielbionym. Miłości potrzeba. I dobrze, że Bóg chce rozlewać. Dobrze, że coraz więcej i więcej napełnia miłością. Ale cały człowiek musi się otworzyć. Słowo Boże mówi, że jeśli nie zrezygnujemy z tych pospolitych wartości cielesnego człowieka, to nie wejdziemy w tą wspaniałość Boga, w tą szlachetność Boga. Co potrafi miłość zrobić? Wszystko, co jest czyste, zdrowe i pożyteczne. Miłość nigdy nie szuka swego, nie zazdrości. Miłość wykorzystuje dokładnie czas. Miłość chce ratować. Bez miłości nie można być chrześcijaninem, chrześcijanką. Nie da rady. Bez miłości nie można być dzieckiem Bożym. Nie da rady, bo nie będzie odróżniało nic
od dzieci tego świata, jak tylko może moralność czy coś takiego. Pan, kiedy mówi o miłości, o urodzeniu z miłości, to On wie, że tego potrzebujemy. Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. Jakie silne słowa padają u Jana. Przecież Jan był tym, który składał swoją głowę na piersi Pana. Był tak blisko Jezusa. A jak mocne słowa mówi, jeśli nie, kto nie miłuje, nie zna Boga. Wielu ludzi nie zna Boga, powiem wam, i mienią się chrześcijanami. To jest przykre, ale to jest prawdą. Myślą sobie, że są w porządku, bo coś wiedzą z Biblii, bo nie przeklinają może, albo nie kradną. Co z tego? Bóg chce mieć miłość na ziemi. Ciebie i mnie dla siebie. Stąd urodzenie, stąd potrzeba, żeby rozumieć, miłość zawsze będzie biegła do Pana. Miłość nigdy nie chce zostawić czegoś albo spóźnić się, czy zaniedbać cokolwiek. Nie chce. Miłość nigdy się tak nie zgodzi. Miłość biegnie, wyprzedza czas. Miłość jest bodźcem wystarczającym, żeby być zawsze tam, gdzie chce Pan. Potrzeba miłości. Dzisiaj ludzie mają dużo wiedzy, łatwo jest sięgnąć do internetu, gdzieś poszukać coś, ale brakuje miłości. Bożej miłości. Takiej miłości, którą pokazał Jezus Chrystus, który był gotowy życie za mnie i za ciebie położyć, aby nas zbawić, uratować. Brak miłości będzie bodźcem do wywyższania się, do lekceważenia innych. Miłość nigdy na to się nie zgodzi. Miłość nigdy nie weźmie w tym udziału. To nie jej zapasy, to nie jej wojna. Ona raczej walczy, żeby uratować ludzi, wyrwać ich z ciemnicy. W tym objawiła się miłość Boga do nas i Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za nasze grzechy. Umiłowanie, jeżeli Bóg nas tak umiłował i myśmy powinni nawzajem się miłować. Czy wygraliśmy już? Czy złamaliśmy te zasady cielesności? Czy jesteśmy już ludźmi, którzy się miłują nawzajem? Czyśmy wygrali z ciemnością, ze starymi sposobami myślenia i działania? Czy jesteśmy otwarci, jakby mówiono? Czy jesteśmy szczęśliwi, że może Bóg nas mieć dla własnej chwały? Czy wygraliśmy już i nie należymy do ducha tego świata? Do lękliwości, obaw, zamknięć, egoizmu, na dystans? Czy może Pan nas złączyć w czystości? I 16 wiersza. Myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. W tym miłość do nas doszła do doskonałości, że możemy mieć niezachwianą ufność w dzień sądu, gdyż jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. Oto jest człowiek na obraz Boga. Miłość chodząca po ziemi. Miłości. Miłości potrzeba na tej ziemi. Bożej miłości. Dlatego pilnujmy się, ponieważ jeśli będziemy żyć wbrew Jego woli, to w pewnym momencie zostaniemy tylko z Biblią i z wiadomościami, bez miłości. Potrzebujemy doznawać, Panie, widzę swoje ubóstwo. Popatrzcie, co do pierwszego kościoła w tym liście pisze. Jakie jest posłanie do pierwszego kościoła? Czynisz to dobrze, to dobrze, to dobrze, to dobrze czynisz i to dobrze czynisz i cierpiałeś i to i... Ale mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą swoją miłość. Wróć do pierwszej miłości, bo jak nie, to przyjdę i poruszę świecznik twój z miejsca. To znaczy rozproszę was. Żebyście zobaczyli, że potrzebujecie się miłować nawzajem, miłować Boga. Że nie wystarczy pracować, nawet zdeterminowanie pracować,
Jeśli nie możecie się miłować nawzajem, Pan mówi, to już jest strata. Miłość zawsze myśli o tym, co jest miłe Bogu i chce w ten sposób żyć. Miłość to nie jest utrapienie. My się napominamy, ale miłość mówi tak, dobrze, dziękuję. Widzę to. To nie jest to, co jest godne mojego Boga. To, co zrobiłem, czy zrobiłam, to ja zrobiłem tak sobie według własnego ja. To nie było tak, jak Bóg by chciał. Zmienię to. Musi być to tak, jak Bóg chce. Oddam Mu to z miłością, z wdzięcznym, świętym, zadowolonym sercem. Oddam Mu siebie, aby On był uwielbiony, ponieważ On jest godzien, aby mieć mnie całego czy całą. Że nie trochę, nie jakiś ułamek, nie dlatego, że coś mi muszę po prostu, bo w świecie przecież żyję. A co to ma za znaczenie? Przecież nie należymy już do tego świata. Do sposobów życia tego świata i nie musimy się podobać temu światu i nie musimy się zachowywać, jak ten świat chce. Urodziliśmy się z góry, a więc Bóg chce miłości. Chce, żebyśmy się miłowali. On powiedział, że po miłości wzajemnej poznają, że On tu był. To znaczy, że On, miłość, był tutaj i miłość została na ziemi po Nim. W Jego uczniach, w Bożych dzieciach. Wiecie, człowiek wierzący to jest człowiek, jak my żyjemy na ziemi. Jeśli powietrze by zaczęło brakować, byśmy się zaczęli dusić od razu, byśmy zaczęli próbować nabrać powietrza i byśmy doznawali, że za chwilę umrzemy. Tak chrześcijanin bez miłości, kiedy doznaje, że nie może miłować, to się zatyka, traci taką swobodę działania. Mówi, nie, to nie jest normalne, tak nie można żyć, ja umrę, jeśli nie będę mógł miłować. Nawet wrogów moich, ja umrę, nie dam rady żyć bez miłości. Bóg nas stworzył na swój obraz. Bóg jest miłością. Miłość to jest życie Boga w nas, w Tobie i we mnie. A my staliśmy się Jego świątynią. Wspaniały. Powiem Wam, cel wyznaczony przez Boga jest wspaniały w Chrystusie. Droga wspaniała, jest święta droga, prosta droga jest wspaniała. Sprawiedliwi nią idą, ponieważ Bóg nasyca, napełnia nas miłością. Miłością, która jest Boża. To nie jest ludzka miłość. Nieraz mówiliśmy, ludzie spodziewają się ludzkiej miłości, takiej fajnej, miłej miłości, ale miłość chce nas zbawić, uratować. Miłość nie jest skrępowana pozorami, nie jest skrępowana kulturą, nie jest jakimiś, no, żeby nikt się nie zraził. Miłość chce ratować, zbawić chce. Może w pewnym momencie minąć pewne rzeczy, ale nie minie ich, jeśli one będą trwały. Miłości zależy na zbawieniu. Możemy powiedzieć, że jeśli dowiadujemy się o modlitwie, że niektórzy modlą się i nie otrzymują, bo chcą to złożyć dla własnej chwały, to samo czytamy o miłości. Miłość nie szuka swego. Jeśli miłość nie jest bodźcem modlitwy, to człowiek będzie szukał w modlitwie dla siebie. Ale miłość, jeżeli jest bodźcem modlitwy, to miłość nie szuka swego, a więc i modlitwa nie szuka swego. A więc miłująca Boga modlitwa nie szuka swego, szuka chwały Pana. I Pan słyszy modlitwę w duchu i prawdzie, ponieważ miłość chce Boga. A Bóg zadbał wszystko. Jezus mówi, szukajcie Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko będzie inne wam przydane. Człowiek najpierw stawia w modlitwie chwałę Boga. Aby Bóg był uwielbiony, aby ujmy Jego imieniu nie przynieść. Nie rzeczy, nie wydarzenia, nie zdrowie, tylko Boże, żeby ujmy Twemu imieniowi nie przynieść. Żeby żyć zgodnie z Twoją miłością. Żyć napełniony będąc miłością. To jest pierwsze, o czym myśli wierzący człowiek. Zresztą czytamy o wierze, że ona jest czynna w miłości. Wiara bez miłości jest martwa. Ludzie, widzicie, jak ludzie cuda dokonywali w imię Twoje, Panie. Nie mieli miłości, mogli żyć bezprawiu. Jezus mówi, nigdy was nie znałem. Idźcie ode mnie precz, wy, którzy czynicie bezprawie. A więc, jeżeli mamy miłość, to ona jest bodźcem, który spowodował, że Jezus przyszedł do nas. Dobrze jest mieć ten bodziec w sobie. Miłość. Miłość Boża. Miłość, która czyni nas innymi ludźmi.
Miłość, która otwiera nas, miłość, która nie skrępowuje nas. My kiedyś odejdziemy z tej ziemi. Jeśli nie będzie mogła miłość działać w nas, to odejdziemy puści, z pychą i ze wysokim mniemaniem o sobie. Ale jeśli miłość będzie mogła w nas działać, to odejdziemy pełni. Słowo Boże mówi, że w Chrystusie Bóg mieszkał w pełni, a przez Chrystusa w pełni chce zamieszkać w Tobie i we mnie. Bądźmy zdeterminowani, by szukać miłości i znaleźć miłość. Bóg mówi, kto mnie szuka, ja się mu dam znaleźć. Ludzie mówią, a szukam Boga, jakiego Boga szukasz? Który ma ci pomóc w twoim życiu, czy w czym ma ci pomóc? Jakiego Boga szukasz? Czy szukasz Boga, który jest miłością? Żeby On cię uczynił miłością. Żeby twoje życie zostało przemienione w miłość. Jakże my tego potrzebujemy, chrześcijanie. Można czasami, rozumiecie, wiedzieć o tym wszystkim i być zamkniętym, zamkniętą. Jakże my potrzebujemy umrzeć dla wszystkiego, co sprzeciwia się miłości na tej ziemi. Jakże potrzebujemy doświadczać miłości w nas i pośród nas. Tego potrzebujemy. Miłość rozpala nasze serca. Ona rozpala nasze potrzeby, nasze pragnienia, dążenia. Ona powoduje to, że chce nam się być z Bogiem. Chce nam się ratować ludzi. Ona nie biega za ludźmi, ale jest zawsze gotowa udzielić pomocy, kiedy trzeba. Miłość jest, widzicie, jaka stabilna. Przychodzi człowiek, o Panie, mój brat mnie oszukuje, czy coś, chodź, powiem. Nie po to przyszedłem. Przyszedłem ratować. A nie tam spory między ludźmi wchodzić. Miłość. Bardzo ważne. Potrzebujemy tego. Chodzi o to, Panu, żebyśmy wiedzieli, nie masz miłości. Proś o miłość. To jest najważniejsza sprawa. Proś o miłość. Miłość to życie. Życie to miłość. Proś o miłość. Proś o miłość do Boga. Proś o miłość do siebie samego, żeby nie grzeszyć, nie tracić wieczności. Proś o miłość do bliźnich, żeby też takich miłować, żeby nie zgodzić się na to, żeby oni tracili wieczność. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Jeśli ty walczysz o to, żeby nie tracić wieczność, będziesz walczyć o innych, żeby nie tracili wieczność. I nawet to, co złamaliśmy, gdzieś zgubiliśmy, w głupocie weszliśmy, Jezus mówi, wróć do pierwszej miłości. Daję ci możliwość. Nie potępiam cię, nie oskarżam cię. Daję ci możliwość. Widzę twoją ułomność. Wróć, żeby nie było jej. Bo jeśli przestaliście się miłować i przestaliście miłować Boga, Pana Jezusa Chrystusa, to jeszcze trochę i później do pomówienia, oskarżenia, rozdarcia. Przykre postępowania wobec siebie nawzajem. Skąd sprzeczki, skąd kłótnie? Już pisze jak z cielesności, z braku miłości. Cielesność wyszła do przodu, zastępując miłość. A więc kiedy brakuje mi miłości, czy tobie, powinniśmy doznawać to, co człowiek, któremu brakuje powietrza. Nawet ciężko powinno nam być powiedzieć słowo bez miłości. Bo słowa bez miłości wiecie, co potrafią robić. Nie szuka swego. Szuka tego, co jest miłe Bogu i w tym postępuje. W liście do Efezjan apostoł Paweł napisał takie słowa w 5 rozdziale. Chodzi o to, żebyśmy pamiętali, pragnijmy. Jeśli widzisz, że brakuje ci miłości Bożej, takiej, która pozwala ci być otwartego serca, gotowemu nawet znieść przeciwności, ale nie pozwolić, żeby to ciało decydowało o tym, jak żyjemy. Bóg jest gotów. Bóg jest gotów dawać zawsze. Proście, otrzymacie, Jezus mówi. Bądźmy gotowi na miłość. Bądźmy gotowi na miłość. Żyć w miłości Bożej.
Miłość nikogo nie poświęca, nikogo nie traci miłość. Jezus mówi, kogo Ojciec do mnie przyprowadził, tego nie stracę. Miłość nie bawi się wiecznością innych ludzi. Miłość chce uratować, chce, żeby człowiek wygrał. Bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane. Przez Boga umiłowane przecież. I chodźcie w miłości, jak i Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wonności. Chodzić w miłości. Wiecie, nauczmy się tego. Wiele rzeczy robimy na tej ziemi. Ale pamiętajmy, jeśli to robimy bez miłości, to nie wejdzie do wieczności. Musi być na tym pieczęć miłości. Jeśli to robimy z wyrachowania, żeby ludzie nas widzieli, nie wejdzie to do wieczności. To jest skażone, nie nadaje się. Musi to być zapieczętowane miłością Bożą. Rób, kiedy przychodzisz do Pana, czyń to, co już widzisz, że masz czynić. On coraz bliżej i bliżej, przyciągając człowieka, przygotowuje go jako naczynie dla miłości. I kiedy Bóg doprowadza już człowieka do stanu, w którym może to uczynić, napełnia tego człowieka miłością. To On napełnia. I tam w Rzymian jest prawda. Duch Święty rozlewa ją w sercach. Bóg decyduje o czasie. A ty chodź z Bogiem. Należ do Boga, nie marnuj czasu, nie przeszkadzaj Bogu i nie odwlekaj tego czasu napełnienia. Chodź uczciwie z Bogiem codziennie i bądź tym, który się oczyszcza, która się oczyszcza, która jest świadome, że naczynie czyste Bóg chce mieć, aby je napełnić. Pan Jezus powiedział, kto wypełnia moje przykazania, ten mnie miłuje i do tego z Ojcem przyjdziemy i zamieszkamy w Nim. Miłość chce przyjść, chce zamieszkać. Miłość chce napełniać. Bez miłości nie można żyć po chrześcijańsku. Nie da rady. Wiesz sam, jak potrafisz się zamknąć, zablokować, oddzielić od innych, pozwolić oszczercy ustawić się przeciwko drugiemu. Nie dasz rady na tej ziemi. Powiedziałam, bezbożni upadają na tej drodze. Nie dadzą rady. Musi być oczyszczony człowiek z bezbożności, porzucić swoje grzechy i wtedy będzie mógł podążać, czy mogła podążać w miłości. Trzeba wiedzieć, bez miłości nie można iść tą drogą. To jest droga miłości. To jest droga otworzona przez ciało Bożego Syna. To jest droga miłości. To jest droga, która prowadzi nas wprost w objęcia Ojca. To jest droga miłości. Ale jaka cena, żebyśmy mogli nią wracać. Jak bardzo nas umiłował, kiedy w grzechach jeszcze żyliśmy. On nas umiłował i posłał Syna swego umiłowanego, żeby On nas uwolnił z naszych grzechów, by mógł Bóg, który jest miłością, zamieszkać w Tobie i we mnie. Wszyscy, którzy doświadczyli tego momentu wkroczenia, pamiętaj, to nie może być, że On się staje gościem. On chce mieszkać. Nie jak gość, ale jak gospodarz. On chce mieć nas jako swoją świątynię. Świątynię miłości. Świątynię czystości, nieskalaności. Nie dziw się, że ci, którzy poznali już więcej Pana, dla nich nie zaświecisz wiele, jeśli widzą w tym jeszcze ułomność. To tak jak zwierzę ktoś kiedyś przyprowadzał przed oblicze Boże, a zwierzę miało trochę ucho urwane. No nie było niby widać. Ale się już nie nadawało. Ale co to przecież? I tak będzie przecież zabite. Chodźmy w miłości. Słowo Boże mówi też o chodzeniu w Chrystusie. Bądźmy zachęceni do tego, szukać, modlić, prosić Pana o to. Jest to dla Ciebie i dla mnie, dla nas ludzi na ziemi. Jeśli Bóg widzi czyste intencje nasze, naprawdę, Bóg sprawdza czystość naszych intencji. Nie doskonałość naszą, tylko czystość naszych intencji wobec Niego. Jeśli w tych intencjach jest czystość, nie ma pazerności, nie ma chęci zysku dla siebie, nie ma chęci zdobycia czegoś dla siebie, jest czystość, Bóg to przyjmuje. Nie wymaga więcej od nas, niż nam dał. Znamy doświadczenie z opisów Ineja,
kiedy nie pasowało mu to, że ci ludzie stają, ale tak jakoś nic z tymi modlitwami się nie dzieje. I sam doświadczył, jak w jego ciele drzemie wstyd, że mógłby ktoś pomyśleć, że on jest wierzącym. Aż w końcu doszedł do stanu, w którym powiedział, a choćby wszyscy mieli patrzeć, co mnie to obchodzi. I kiedy stawał przed Bogiem z czystymi pragnieniami, Bóg zlał na niego miłość. Zobaczcie, ilu miał wrogów ten człowiek na swojej drodze. Jeszcze nim do jakiegoś miasta wkroczył, wrogowie organizowali przeciwko niemu. W tych miastach już przeciwko niemu wychodzili i ustawiali ludzi przeciwko niemu, żeby nikt przypadkiem nie myślał pójść na spotkanie z nim. Szkalowali różne złe rzeczy, mówili przeciwko niemu. Miłość jedynie mogła go przeprowadzić przez to. Jedynie miłość mogła mówić słowa, które wstrząsały ludźmi. Kiedy był w tym mieście, w którym był jeden tylko sprawiedliwy, którego nazywano Lot. A on nie wiedząc w ogóle o tym, właśnie przyszło od Pana, że ma słowo głosić na temat Lota w Sodomie. I oni myśleli, że on się dowiedział i specjalnie mówi to przeciwko nim. I kiedy to mówił, to zgrzytali zębami, gotowi byliby się rzucić na niego. Myśląc, że sobie drwi z nich. On nie miał nawet pojęcia. Miłość wiedziała, co jest ich problemem. A potem wstąpiło na nich doświadczenie i zaczęli wołać, że ginął. Odrzuceni od Boga. I wtedy mówił im, że jest nadzieja. I to jest Chrystus. Miłość nie chce ludzi gubić. Miłość chce ratować. Napełniony człowiek miłością to jest silny człowiek, który może pokonać wiele przeciwności, które innych zmiotą z drogi. Bo kiedy wychodzisz od miłości, wiesz, ile Jezus miał na drodze wrogów i przeciwników. I wchodzisz w Jego doświadczenie i tobie też się zbierają wrogowie i przeciwnicy. Ale miłość ci pozwala iść dalej. Także trzeba też pilnować się, żeby nie zanieczyszczać się, aby miłość mogła swobodnie mieszkać w świętym człowieku. Drugi Tymoteusza. O tym wspominałem, przeczytamy drugi rozdział od 19 wiersza. Wszakże fundament Boży stoi niewzruszony, a ma tę pieczęć na sobie. Zna Pan tych, którzy są Jego i niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. W wielkim zaś domu są nie tylko naczynia złote i srebrne, ale też drewniane i gliniane. Jedne służą do celów zaszczytnych, a drugie pospolitych. Jeśli tedy kto siebie czystym zachowa od tych rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym i przydatnym dla Pana, nadającym się do wszelkiego dzieła dobrego. Młodzieńczych zaś porządliwości się wystrzega, zdążaj do sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca. A głupich i niedorzecznych rozpraw unikaj, wiedząc, że wywołują spory. A sługa Pański nie powinien wdawać się w spory, lecz powinien być uprzejmy dla wszystkich, zdolny do nauczania, cierpliwie znoszący przeciwności. Napominający z łagodnością krnobrnych, nadzieję, że Bóg przywiedzie ich kiedyś do upamiętania i do poznania prawdy. I że wyzwolą się z sileł diabła, który ich zmusza do pełnienia swojej woli. Główny element, którym Bóg chce nas zachęcić. Jeśli widzisz, że brak ci miłości, że masz zapał, że chcesz działać, pracować, ale widzisz, że wrogowi tak łatwo jest ciebie nastawić przeciwko drugiemu. Jesteś za słaby, za słaba w tej bitwie. Wołaj do Pana o miłość. Miłość przebacza, miłość nie nosi urazów. Miłość daje ci swobodę i wolność. Dlatego zachowujemy się w czystości,
Albo potrzebujemy zachowywać się w czystości, żeby miłość mieszkała w nas. Niedaleko też w liście do Efezjan, w tym trzecim rozdziale, czytamy tą modlitwę apostoła Pawła, który się modli, abyśmy poznali miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie. Poznać miłość Chrystusową. To jest najwyższe poznanie. 3:19 o tym czytamy. Miłość. Powinniśmy być tak spragnieni, a dopiero syci, kiedy ona nas napełnia. Kiedy ona nas strzeże przed złem. Kiedy ona otwiera nasze usta i chroni nasz umysł. Kiedy ona wyciąga nasze dłonie i prowadzi nasze stopy. Miłość. Jakie to jest cenne, co przyniósł Chrystus na tą ziemię. Bez Chrystusa nikt się tutaj nie miłował. W tym nie było czystości. Chwała Boża zniknęła z ludzi. Wszyscy zgrzeszyli, zabrakło im chwały Boga. Przyszedł Syn Boży w chwale swego Ojca, w chwale miłości. Do mnie i do Ciebie. I kiedy Pan Jezus mówi o tym, kogo On miłuje, to czytamy w tym drugim liście do Koryntian, w tym 5 rozdziale, od 14 wiersza, bo miłość Chrystusowa ogarnia nas, którzy doszliśmy do tego przekonania, że jeden za wszystkich umarł, a zatem wszyscy umarli, a umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony. Wszyscy jednomyślnie wołajmy o miłość. Jednomyślnie wołajmy o miłość. I nie poddawajmy się, gdy coś nam się nie powiedzie. Może być to, że to niepowodzenie jest potrzebne, żebyśmy jeszcze bardziej się uniżyli przed Bogiem. Że wołając o miłość jeszcze mamy taką dumę w sobie, wysokie mniemanie o sobie. I nieraz może potrzeba, żeby się stało tak, że coś spowoduje, że zobaczymy jeszcze, jak w nas drzemie pycha. Żeby tego nie było. Abyśmy już nie żyli dla siebie, ale dla tego, który za nas umarł i został wzbudzony. Abyśmy żyli dla miłości, aby miłość Chrystusowa mogła napełniać ciebie i mnie. Pamiętamy, jak ojciec mówi o swoim synu, oto syn mój umiłowany, który mam upodobanie. Ojciec mówi, kogo miłuje, to jest mój syn umiłowany. W nim mam upodobanie. Ojciec chce, żebyśmy byli coraz bardziej podobni do syna. Ojciec chce, żeby między nami były zdrowe relacje. Ojciec nas miłuje w synu i chce, żebyśmy byli podobni coraz bardziej do syna. Że następni, którzy się nawracają, żeby napotykali na tych, którzy się wcześniej nawrócili przed nimi. I nie mówię tam miesiąc, czy dwa, czy trzy. Ale starszych, że już widzą w nich inną postawę wobec siebie. A i ci, którzy ileś miesięcy wcześniej się nawrócili, już mogą zobaczyć zmiany, jakie następują. Miłość chce budować, chce ratować, chce napełniać. Miłość chce służyć, chce nieść pomoc, chce wspierać. Poświęca swoje życie, aby innych móc zyskać. Nie oczekuje za to zapłaty. Sprawia jej przyjemność, gdy ktoś korzysta i się ratuje. W liście do Filipian, w 2 rozdziale, od 19 wiersza. A mam nadzieję w Panu Jezusie, że rychło poślę do was Tymoteusza, abym i ja się ucieszył, dowiedziawszy się, co się z wami dzieje. Albowiem nie mam drugiego takiego, który by się tak szczerze troszczył o was. Tak szczerze troszczył. Tymoteusz był gotowy życie swoje oddać, aby czynić to, co miłe jest Panu Jezusowi i mógł sobie siedzieć gdzieś tam, ale gotów był iść tam do Filipian, gdziekolwiek Paweł go posłał. Bo wszyscy inni szukają swego, a nie tego, co jest Chrystusa Jezusa. Wszak wiecie, że on jest wypróbowany, gdyż jak dziecię ojcu, tak on ze mną służył Ewangelii. Niech Bóg będzie uwielbiony. Pamiętaj, wspaniałość Kościoła, wspaniałość oblubienicy to jest miłość. Miłość. Przeprowadzi nas przez każdy dzień miłość. Każdego dnia da ci zadowolenie i wdzięczne serce nawet w cierpieniach. Miłość. Miłość mówi ci o tym, że coraz bliżej jesteś spotkania z
tym, który Cię urodził. I Twoje serce łaknie, aby tam dotrzeć. Pamiętajcie, nigdy nie spospolićmy Kościoła do religii. Religia nie ma miłości. Religia ma jakieś swoje prawa. Miłość też ma prawa. Życie za życie. Oddanie swego, aby móc służyć, aby Pan przez to był uwielbiony. Także gdy czytamy cały ten urywek z pisma, w którym Paweł mówi, choćbym rozdał, choćbym ciało swoje wydał na spalenie, miłości bym nie miał, nic mi to, niczym jestem. Niech Bóg będzie z tobą, bracie i siostro. Niech zbór będzie napełniany miłością. Niech każdy wzrasta w miłości. Niech każdy rośnie, rozwija się w atmosferze obecności Boga, w codzienności, w każdym miejscu. Niech napełniani będą następni ludzie, jak wspaniałe naczynia, nowe następne naczynia, napełniane miłością Bożą. Nowi następni ludzie, którzy stają się dziećmi Bożymi z miłości i w miłości doznają, że są dziećmi Bożymi. Przez to uwielbiając też Boga, który ich zrodził, w Jezusie Chrystusie. Nie rezygnuj, miłość nigdy nie rezygnuje. Miłość nie chce stracić ciebie i mnie. To diabeł chciałby nas stracić. Jeśli coś jest nie tak i zdaję sobie sprawę, że gdzieś się zgubiła miłość, że nie jest ci łatwo mieć te zdrowe uczucia, to proś Pana o to. Oczyszczaj się. Nie rób dalej tych grzechów. Nie powielaj dalej tego, co robiłeś, czy robiłaś, co jest złem. Zatrzymaj się. Tak jak czytałem wcześniej o tym, jeśli bezbożny przestanie to robić, nie będzie mu się liczyło wtedy tej bezbożności. Wykorzystujmy czas. Mamy go niewiele. Ale jakże on jest cenny. Jeżeli możemy przebaczać dzięki miłości. Jeżeli możemy troszczyć się o siebie dzięki miłości. I dzięki miłości możemy prosić Boga o przebaczenie, bo miłość oceniła, że to, co zrobiliśmy, nie było godne Boga. Bo chcemy tego, co jest miłe Jemu. Niech Pan będzie z tobą i ze mną w tym najwspanialszym doświadczeniu Kościoła. Miłości do oblubieńca i miłości oblubieńca do nas. Napełnieni miłością jesteśmy już w wieczności. Bo miłość idzie tam na wieczność. Amen. Amen.